rzeczy, które robiliśmy wszyscy, albo prawie wszyscy. Jednych się wstydzimy i z innych jesteśmy dumni. Do takich rzeczy na pewno należy robienie łańcuchów bożonarodzeniowych z papieru. Jeżeli ktoś z was takiego czegoś nie robił, to niech żałuje, bo stracił bardzo dużą część atrakcji okresu bożonarodzeniowego i na pewno kilka dobrych ocen z plastyki. Pójdę po telefon, wyślę, zrobię zdjęcie, wyślę wszystkim koleżankom, nie widzą, jakie mam zdolne dziecko. Chyba jednak więcej satysfakcji dawały głupie czynności przy stole, na przykład wciąganie długich nitek makaronu z talerza do ust. Paweł, pato. Ale przy stole nie tylko długie nitki makaronu były satysfakcjonujące. Również, kiedy wybraliśmy się do jakiejś restauracji czy baru, często napoje albo lody były podawane z papierowymi parasolkami. No kto z nas nie poświęcił kilkunastu minut na zabawę tą parasolką i sprawdzaniu mechanizmu, jak ona w ogóle działa? Także, kiedy dostawaliśmy coś z parasolką, to wszystkie lody i wszystkie napoje szły w odstawkę i nie były tak interesujące jak właśnie te parasolki. Przecież mówiłaś, że nie chcesz. No masz. Masz te lody. Raz na jakiś czas sobie matka coś kupi, to ty mówisz, że nie chcesz, a teraz chcesz, no. No jesz te lody, czy ich nie jesz? Nie chcę. Co takiego ciekawego robiliśmy przez całe swoje dotychczasowe życie i będziemy robić cały czas, ponieważ to jest czynność, której bardzo ciężko uniknąć. Mianowicie układanie wszystkich swoich ciuchów na krześle, zamiast włożenia ich do szafy. No niestety ten stosik z każdym dniem powiększa się coraz bardziej o nowe części garderoby, aż w końcu jest na tyle duży, że zsuwa się z całości z krzesła i wtedy następuje albo próba poprawienia tego, albo próba włożenia wszystkiego na chama do szafy. Kolejna bardzo podobna czynność, aczkolwiek teraz nie z udziałem ubrań, a z udziałem kubków i innych różnorodnych pojemników na napoje. Pisanie po ławce było wprawdzie w poprzedniej części, ale pisanie po gumce do mazania? Nie wierzę, że ktoś się nie dał skusić na popisanie nowiutkiej, gładziutkiej, świeżutkiej i białej gumki do mazania. Marecki! Ala cię woła. Kolejno
totalnie randomową czynnością, którą każdy z nas musiał zrobić. Dosłownie nikt nie mógł sobie tego odpuścić, kiedy nadarzyła się ku temu okazja. Niekoniecznie było fajne, bo nie dość, że było niegrzeczne, to jeszcze brudne palce potem zostawały. No, czegoś jeszcze brakuje. Teraz wjedzie do Krakowa i dostanie w pier... Na zewnątrz pisaliśmy po brudnej karoserii samochodu, a z kolei wewnątrz można było pisać po zaparowanej szybie. Trochę grzeczniejsza wersja. Słynne dmuchanie baniek. Młodsze pokolenie nie wie, ale kiedyś ten takie standardowe buteleczki z płynem do dmuchania baniek nie były takie powszechnie dostępne, no i taki płyn można było uzyskać tylko wyłącznie z manufaktury. Dlatego wtedy trzeba było sobie radzić słomką i po prostu wodą z płynem do naczyń. Klasyczne dmuchanie baniek już za pośrednictwem tych urządzeń, tych buteleczek, które miały też zabawkę na górze, to było bardzo popularne, no i często wkurzało się tym dorosłych. Trzepnę! Jest jedna taka rzecz, którą uwielbia każdy do granic możliwości. Niezwykle fascynująca i jakże satysfakcjonująca. A mowa tutaj o zamrożonych kałużach, a zwłaszcza o deptaniu ich. Czy naprawdę, czy jest na świecie osoba, która tego nie uwielbia? Szkoda, że teraz w zimie jest coraz rzadziej, temperatura poniżej zera i takich kałuż mamy coraz mniej.